Kupuj taniej jesienią w sklepie Jubiler Monika. Srebro za połowę ceny, a biżuterię złotą z rabatami do 30%. Skupujemy też złoto i srebro w bardzo atrakcyjnych cenach. Zapraszamy na jesienne zakupy. Jubiler Monika w galerii Carrefour Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. U nas znajdziesz szeroki wybór kostki brukowej renomowanych producentów. Materiały Budowlane Wesołek, numer 1 w Wielkopolsce. Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się wysoką klasą energooszczędnych materiałów, krótkim czasem realizacji oraz szybką budową. Małe i duże projekty domów odpowiadają na wysokie wymagania jakościowe klientów przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacyjnych. Już dzisiaj możesz mieć dom w cenie mieszkania. Sprawdź szczegóły w Biurze Nieruchomości przy ulicy Polnej 14. Zadzwoń pod numer 519 564 455 i umów się na spotkanie. Jest piątek, 6 grudnia, Sylwester Michałek, dzień dobry, zapraszam na magazyn miejski. A oto skrót najważniejszych wydarzeń. Wszystko zaczyna się od osiedla. Nowe władze wybrane. Mamy dokonany wybór 22 rad osiedli i 3 sołectw. Skutki nieuwagi, potrącenie dwóch kobiet, zderzenie na krajówce. Wymarzone prezenty Kaliszan. Święty spokój, zdrowie przede wszystkim i żeby moja wnuczka rosła piękna. Łącznik między Kaliszanami a radnymi i władzami miasta. Rady osiedli i rady sołeckie to ważny element funkcjonowania Kalisza. I chociaż pracy bywa czasami sporo, to nadal są osoby, które chcą ją wykonywać, najczęściej społecznie. W tym roku wybrano nowe rady, a zaświadczenia przewodniczącym wręczył prezydent i przewodniczący Rady Miasta. Każde osiedle i każde sołectwo ma swoje problemy i potrzeby. Dla jednych ważna będzie budowa chodnika, dla innych boisko. Jeszcze inni oczekują większej ilości zieleni. Samemu trudno zabiegać w mieście o tego typu sprawy, ale już łatwiej iść do sąsiada, który jest społecznikiem i działa w Radzie Osiedla. Ludzie się sami zwracają o przejścia dla pieszych, o przystanki, które są po prostu tak zrobione, że z jednej strony jest przystanek, z drugiej strony też nie ma przejścia dla pieszych. To jest jedna sprawa. Później szkoła w Piwonicach też strasznie dużo do zrobienia. Często bywa tak, że dobrze działająca rada sama wie, czego potrzeba. Tak jak w przypadku sołectwa Sulisławic-Kolonii. Kilka lat walczono tam o oświetlenie Piotra Sulisławskiego, jednej z dwóch znajdujących się na tym sołectwie ulic. Udało się w ubiegłym roku, ale na tym nie koniec. Znaczy, faktycznie Rada Sołecka i Sołtys jest takim organem doradczym dla miasta, pokazującym te potrzeby konkretnych mieszkańców w konkretnym miejscu. Tak, na pewno, bo oni nieraz odbierają od mieszkańców jakieś tam uwagi, a i spotykamy się na spotkaniach rady i wtedy dyskutujemy i one mi tam doradzają też, no tak, żeby jak najlepiej to wszystko wypadło. A tym bardziej, że mamy dwie ulice na krzyż, nie? Maleńkie sołectwo. No, ale jest co robić. Jest, tak. No i chcemy, żeby jakoś mieszkańcy też byli zadowoleni z tego, co robimy. A zadowolenie to często też odbudowa kontaktów sąsiedzkich i takie zadanie postawiła przed sobą Rada Osiedla Widok. Przez ostatnie 4 lata takiej nie było i mieszkańcy poczuli, że brakuje osób, które mogłyby w pewien sposób inicjować życie tej społeczności. Dlatego w tegorocznych wyborach udało się wybrać przedstawicieli Widoku, a pierwsze zadanie to mikołajki dla najmłodszych. Mamy wspaniałe osiedle, gdzie jest miasteczko ruchu drogowego, gdzie jest Orlik, gdzie jest boisko KKS-u. Ale jeszcze czegoś brakuje, a boisko jest duże. W związku z tym no raczej byśmy chcieli, żeby tutaj na zewnątrz
młodzież, dzieci, seniorzy również wychodzili i z nami bawili się po prostu. I być w kontakcie z miastem i jego władzami, jedni bez drugich nie funkcjonują. To bardzo ważne zadanie z jednej strony, żeby przekazywać nam te sygnały, które od właśnie tej lokalnej społeczności wy jesteście w stanie najlepiej pozyskać, ale z drugiej strony liczymy również na to, że będziecie w stanie również komunikować im, mieszkańcom, te wszystkie rzeczy, które Urząd Miasta, Rada Miasta planuje. Wybory do rad osiedlowych i sołeckich odbywają się w ciągu roku od wyborów samorządowych. Ich kadencja trwa tyle samo, co kadencja Rady Miasta, czyli od teraz 5 lat. Mamy dokonany wybór 22 rad osiedli i 3 sołectw. Jedna rada osiedla, Rada Osiedla Korczak, nie została wybrana z powodu braku kworum. Spotkanie wręczenia zaświadczeń zakończyła dyskusja o budżecie miasta na 2020 rok i zadaniach w nim zapisanych do realizacji na poszczególnych osiedlach. Dwie kobiety zostały wczoraj wieczorem potrącone na przejściu dla pieszych na Moście Trybunalskim. Samochodem również kierowała kobieta. Do wypadku doszło około 19 w czwartek u zbiegu ulic Sukienniczej i Kazimierzowskiej w Kaliszu. Kobiety w wieku 71 i 79 lat potrącone zostały na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych. Tuż po zdarzeniu były przytomne. Doznały prawdopodobnie ogólnych obrażeń. Kierująca Nissanem to kobieta w wieku 50 lat, mieszkanka Pleszewa. Na miejscu pracowały policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Droga była całkowicie zamknięta dla ruchu. To niestety nie koniec informacji o wypadkach. Dziś rano na trasie Kalisz-Pleszew w miejscowości Kuchary doszło do zderzenia dwóch osobówek, z czego jedna należała do służby więziennej. Droga krajowa nr 12 przez kilka godzin była zablokowana. Do wypadku doszło dziś po godzinie 9. Z ustaleń policji wynika, że kierowca Skody, mieszkaniec Kalisza, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i zderzył się z samochodem Ford Focus, którym kierował również kaliszanin, a także z ciężarową Scanią, którym kierował mieszkaniec Konina. Uczestnicząca w wypadku Skoda to samochód służby więziennej. Na czas działań policji droga była zablokowana. Dziś druga odsłona naszego nowego programu W drodze. Odcinek tuż po prognozie pogody. A kto usiadł na fotelu pasażera? Zobaczcie krótką zapowiedź. Zapraszam do środka. Może państwa podwieźć? Może panią? Ale gdzie? A gdzie pani chce? Dzień dobry, witam serdecznie. Na pokładzie. O, tutaj nam pani macha. Jak miło. Od razu przyjemnie. Jaki ma pani cel podróży? No, nie wiadomo, czy smutny, czy wesoły i jadę do moich rodziców na cmentarz. A tutaj, o, wstawiłam od razu na Facebooka. Gdzie to mogę pokazać? Michał, tu? A pani jak się chyba zamyśli? Nie wiem, państwo jak trafili do pracy w telewizji, tak w ogóle, tak z ciekawości. Cały czas jesteśmy w podróży, nie? I cały czas jesteśmy w drodze. No, dokładnie. I zmierzamy do jednego celu. Do jakiego? Ja to mogę chyba pracować jako taksówkarz. Albo jakiś Uber właśnie, czy co? Okej, super! Zimy na razie nie widać. Na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się deszczu i nawet 9 stopni na plusie, ale kaliscy drogowcy są w pełnej gotowości na atak białego puchu. Przetarg na zimowe utrzymanie dróg MZDiK rozstrzygnął już pod koniec października. Miasto mamy podzielone na 4 rejony. W tym roku tak się wydarzyło, że jedna firma złożyła najkorzystniejszą ofertę i ta firma to będzie realizować. Jesteśmy przygotowani pod względem sprzętu, materiału zgromadzonego, także nie powinno to być żadnym dla nas zaskoczeniem, jeśli takie faktycznie warunki typowo zimowe pojawią się. Za przejezdność ulic w Kaliszu w czasie zimowej aury odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo budownictwa drogowego. Miasto na drogową akcję Zima ma zarezerwowane 1,5 miliona złotych. Pługośnieżarki w akcji, setki ton soli i piasku, nocne dyżury i pełna mobilizacja. To wszystko kosztuje, dlatego im mniej spadnie w tym sezonie śniegu, tym więcej zaoszczędzimy. Oczywistym jest, że im więcej wydamy na zimowe utrzymanie, czyli przejezdność dróg w okresie zimowym, mniej zostanie środków na te takie konkretne prace typu naprawa chodników, naprawa jezdni,
oznakowanie poziome i tak dalej. Podczas srogiej zimy utrzymanie dróg w Kaliszu kosztowało ponad 2,5 miliona złotych. Jak będzie tej zimy? Zobaczymy. Dziś Mikołajki, jeśli byli Państwo grzeczni, na pewno rano znaleźliście drobny upominek. Każdy z nas marzył kiedyś o szczególnym prezencie pod choinkę. Były to pomarańcze, czekolada z orzechami, łyżwy. Dziś okazuje się, że bardziej liczą się takie prezenty, których nie można kupić. O wymarzone podarunki pytała Karolina Bazan. Co bym chciała dostać? Miłe słowo i zdrowie, to najważniejsze. Wszyscy mówią, że zdrowie jest najbardziej wymarzonym prezentem na święta. A z takich materialnych, czy pamięta Pani na przykład, jak Pani była dzieckiem, o czym Pani marzyła? Tak, jak byłam dzieckiem, to czasy były ciężkie i trudne, więc marzyliśmy o najprostszych rzeczach, o lalkach, jakichś klockach. I nie zawsze, szczerze mówiąc, były na to pieniądze. Ciężka sprawa, tak daleko mam sięgać pamięcią. No to były ciężkie czasy, jak byłem dzieckiem, bo to przecież 50. lata, no to nie za dużo w tych sklepach można było kupić. To co Pan dostawał na przykład na gwiazdkę? Pamięta Pan jakieś prezenty, które Pan dostał? No raczej tak, no jakieś łyżwy, bo sportowo się udzielałem od małego dziecka, także raczej związane to wszystko było ze sportem, także. A teraz, gdyby Pan mógł spełnić swoje jakieś marzenie i jakiś prezent, poprosić Mikołaja Świętego o prezent? Chyba dobre w czasy jakieś. W ciepłe kraje? Najlepiej. O matko, w moich czasach, co było to bardzo dawno, no rzeczywiście to wtedy było marzenie, żeby mieć pomarańcze na przykład. Lata nie powiem jakie. A teraz na przykład? Teraz święty spokój. Zdrowie przede wszystkim. Czyli... I żeby moja wnuczka rosła piękna, bo dopiero ma 4 miesiące. No to malutka rzeczywiście. No, ja czyli Państwu teraz, również życzę. Teraz bardziej się liczą rzeczy takie, których nie można kupić, prawda? Oczywiście. I to i tego się... I żebyśmy się szanowali. To jest bardzo ważne, bo z tym szanowaniem i tolerancja... Po prostu być człowiekiem, naprawdę. Życzę, żeby się spełniały każdemu z nas takie życzenia. Ja też bym chciała, bo myślę, że to chyba najważniejsze, żebyśmy się nie pogubili w tych trudnych czasach. O takim fajnym, dużym misiu, do którego można by było się przytulać, a później już o psie, takim żywym, żeby można było z nim na spacery wychodzić. Spełniły się te marzenia? No teraz mam 2 psy. A misia? Misie ma teraz córka, 2 okay. Takie duże. A teraz o czym Pani marzy? Gdyby tak można było spełnić jedno marzenie. Jedno marzenie? Tak. Chyba zdrowie, bo to najważniejsze. Ja już 2 rok się męczę, jestem po operacji nogi, więc chyba zdrowie najważniejsze. To życzę, niech się spełni w takim razie. Wszystkiego dziękuję dobrego, bardzo, wszystkiego dobrego. Ohoho, marzeń to ja zawsze miałem sporo, a prezenty, wie Pani, zależy od wieku. Jak byłem bardzo mały, to jakieś zabawki oczywiście, nie było takich jak teraz, ale były tam na przykład drewniane pociągi, samochodziki, czy tam coś tego typu, a później no to... Marzenia rosły razem ze mną. A teraz jakie marzenie urosło? Teraz o zdrowie. Teraz to w tym wieku to już zdrowie jest najważniejszy, spokój. Wtedy to się marzyło o jakichś cytrusach, o czymś takim. Tego po prostu nie było. Ja się cieszyłam, bo zawsze dostawaliśmy paczkę z Anglii i tam to się znajdowało. A także... i to pyszności pewnie pyszności tam były, były, tak jest. Także to było marzenie właśnie. A teraz o czym Pani marzy? A teraz nie mamy wygórowanych marzeń już na święta pod tą stronę, tylko o zdrowie prosić, o nic więcej. Bo... Walce Barbie na pewno. Walce Barbie? Tak, bo wtedy i była Barbie. Się? Tak, tak. Spełniło jeszcze się. Z Peweksu ta lalka o, była. Były w Peweksie faktycznie. Tak. Ja miałam Flair, bo też były takie lalki. A teraz, gdyby Pani mogła spełnić marzenie jakieś w chwili obecnej? A to może wycieczkę dookoła świata. O, to piękny prezent na Pani. Nie, ja dziękuję, wszystko mam. Wszystko Pani ma? Wszystko świetnie, mam. Cudownie. No, śniegu by nam się trochę przydało na te święta. Na święta, tak. To tego życzę w takim razie. Wszystkiego dobrego. O rowerze. O, a po wojnie to była niesamowita bieda i rower to było wielkie marzenie. I dostała Pani ten rower? Nie, nigdy nie dostałam i do tej pory nie umiem jeździć rowerem. A lalkę to mój tatuś przysłał z Anglii mi i jedną w życiu lalkę tylko miałam. To się tak doceniało te zabawki, nie? Tak, jedną w życiu lalkę miałam. A teraz, gdyby Pani mogła jakiś prezent dostać, to co by Pani chciała dostać? Wie Pani, że wszystko mam. O niczym nie marzę. To pięknie chyba, jak się tak wszystko spełni, nie? Tak. To życzę wszystkiego dobrego. No dziękuję, dziękuję. Dziękujemy bardzo. I miłych, zdrowych świąt. Wesołych świąt.
To będzie niesłychanie mikołajkowy weekend. Nic tylko przebierać w atrakcjach. Jarmarki świąteczne, morsowanie w lodowatej wodzie, impreza na lodowisku i wigilia na Kaliskim Rynku, podczas której rozbłysną światełka na miejskiej choince. To jest taki piękny, magiczny czas, na który czekamy, który sprawia, że budzi się w nas małe dziecko. Atmosfera świąt udziela się już powoli wszystkim. Kalisz się przygotowuje do tego czasu, a my jesteśmy dziś w Galerii Tęcza i w tak pięknych okolicznościach zapraszamy Was na mikołajkowe zapowiedzi weekendowe. Wydaje mi się, że to jest jedna z piękniejszych i najbardziej miękkich choinek, które kiedykolwiek widziałam. A takie piękne dzieło stanęło w Kaliskiej Galerii Tęcza. Choinka ma 4 metry i aż trudno w to uwierzyć, ale ozdobiona jest 400 pięknymi pluszakami. Dziś 200 pluszaków trafia w ręce kaliszan, którzy wzięli udział w akcji zakupowej. Pozostałe 200 sztuk misiów zostanie przekazane na cele charytatywne podczas Wigilii na Kaliskim Rynku. Tam w niedzielę będziecie też mogli znaleźć misiowy domek Galerii Tęcza. Kiedy byłam mała, ten mały Mikołaj 6 grudnia zwykle przynosił jakieś drobiazgi. Przygotowywałam wieczorem buty, a rano były pełne łakoci. To były naprawdę piękne chwile, dlatego warto tradycje podtrzymywać i przede wszystkim wierzyć w magię świąt. Świąteczne szaleństwo dotyczy wszystkich, nawet morsów, bo Stowarzyszenie Morsy Kalisz zaprasza w sobotę na mikołajkowe morsowanie o godzinie 14. Kaliskie morsy zanurzą się w miejscowości Szałę. Spotykamy się na terenie za jacht-klubem. Mile oczywiście widziany strój Mikołaja. Pamiętacie kaliską cepelię, w której kaliszanie mogli kupować niegdyś piękne rękodzieła artystyczne? To jest ciekawostka dla tych, którzy uwielbiali cepelniane kwiaty. Wieloletnią pracownicą działu malarni kaliskiej cepeli była pani Mirosława Piechowicz, która od maja do października prowadziła warsztaty mistrzowskie z malowania tkanin. Podsumowanie całego projektu i wernisaż pięknych prac będzie miało miejsce w sobotę o godzinie 17 w hali Runotex przy ulicy Chopina 23. A na 18 również w sobotę wyruszamy na Kaliskie Lodowisko, bo tam do 22 zaplanowano naukę jazdy na łyżwach z Mikołajami ze Stowarzyszenia Rolki Kalisz, więc jeśli nie czujecie się jeszcze pewnie na łyżwach, macie szansę lepiej zapoznać się z tą dyscypliną i formą spędzania wolnego czasu. Kaliskie Lodowisko czeka na Was. W niedzielę ubierzcie się ciepło, weźcie też ze sobą dobry nastrój i przybywajcie na Wigilię na Kaliskim Rynku. Kalisz zamieni się wówczas w miasto aniołów, bo impreza ta połączona będzie z biciem rekordu w największej liczbie aniołów. To przede wszystkim wielkie wydarzenie charytatywne, które ma wesprzeć podopiecznych Fundacji Bread of Life. Będą występy artystyczne, licytacje, rękodzieło, Kraina Świętego Mikołaja, dziennikarskie pierniczki, anielski rekord o 15, a o 17.10 i pamiętajcie tą godzinę, uroczyste zapalenie światełek na choince przed ratuszem. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, po prostu musicie tam być. Ten czas przedświąteczny ma w sobie jakiś czar i magię, ludzie są dla siebie lepsi, serca się otwierają. Ja mam takie jedno życzenie, abyśmy tacy byli dla siebie każdego dnia. Życzę Wam też wspaniałego mikołajkowego weekendu i do zobaczenia w świątecznym Kaliszu. Wiesz co, nie wiem czemu schody tak wolno jadą. Mikołajkowa atmosfera udziela się wszystkim i przy różnych okazjach. Dziś rano spotkaliśmy takich oto pomocników Mikołaja. Nie rozdawali worków z prezentami, sami je przyjmowali. I tymi zdjęciami się z Państwem żegnam, a w weekend zapraszam na przegląd tygodnia. Życzę miłego wieczoru, do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, 0 na termometrach, na barometrach 996 hektopaskali, wiatr umiarkowany z południa. W nocy podobnie, temperatura wyniesie 0 stopni. Sobota deszczowa, słabe opady deszczu towarzyszyć nam będą przez cały dzień, maksymalnie 4 stopnie Celsjusza. Ciśnienie niskie 989 hektopaskali, wzmoże się siła wiatru, wiać będzie z prędkością 30 km na godzinę z południowego zachodu.